Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji. Przed ustaleniem jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu dokonywane są przeksięgowania kosztów zakupu, kosztów produkcji i wydziałowych. Aby prawidłowo i dokładnie ustalić jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu, pod uwagę bierzemy następujące czynniki. Zastosowanie odpowiedniej metody kalkulacji, jakość ewidencji mierników, szczegółowość i jakość kalkulacji kosztów, a także ścisłe powiązania kalkulacji z całością kosztów. Przy przeprowadzaniu kalkulacji bardzo istotną rzeczą jest ustalenie przedmiotu kalkulacji, czyli obiektu lub grupy obiektów, dla którego będziemy ustalać koszt wytworzenia. Tworzenie przedmiotu zależy od typu produkcji, obowiązującej jednostki miary produkcji oraz od obowiązującej jednostki miary produkcji przy jej sprzedaży. Przedmiot musi być jednoznacznie określony i wyrażony w odpowiedniej mierze naturalnej, czyli w sztukach, metrach, kilogramach lub umownej tonokilometry lub, gdy nie da się określić w racjonalny sposób, jednostki miary. Przedmiot musi być jednoznacznie określony i wyrażony w odpowiedniej mierze naturalnej, czyli w sztukach, metrach, kilogramach lub umownej tonokilometry, gdy nie da się określić w racjonalny sposób jednostki miary. Przedmiot kalkulacji powinien być ściśle określony, czyli konstrukcje, wymiary, wyposażenie, właściwości użytkowe. Oprócz przedmiotów kalkulacji, dla wyrobów gotowych tworzy się też półfabrykaty, czyli przedmioty kalkulacji przejściowe. Zadaniem kalkulacji jest określenie efektywności wytworzenia określonych produktów. Kalkulacja pokazuje nam nie tylko jednostkowy koszt wytworzenia, jak i poszczególne składniki kosztu wytworzenia, czyli pozycje kalkulacyjne, na przykład materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie, koszty wydziałowe i koszty zarządu. Podsumowując, zadaniem kalkulacji jest dostarczanie informacji do określenia poziomu kosztów, kontroli kosztów oraz do ustalenia cen. Celem kalkulacji jest obliczenie kosztu wytworzenia jednostki produktu gotowego, wyrobu lub usługi. Aby go zrealizować, trzeba ustalić zebrania na właściwie rozbudowanych kontach wynikowych kosztów związanych z wytwarzanymi produktami, wielkość produkcji wykonanej, a także wielkość produkcji w toku, przypisania kosztów do jednostki kalkulacyjnej za pomocą odpowiednich metod. Rozróżniamy dwie kalkulacje ze względu na potrzeby. Pierwsza to kalkulacja ewidencyjna, dokonywana na potrzeby ewidencyjne. Opiera się na przepisach o rachunkowości, a jej podstawą jest koszt wytworzenia, którego zakres reguluje ustawa. Drugi typ to kalkulacja decyzyjna, dokonywana na potrzeby decyzyjne. Jest sporządzana do obliczania pełnego kosztu jednostkowego w celu weryfikacji polityki cenowej, porównania rentowności w branży i innych potrzeb. Można wtedy do jednostkowego kosztu wytworzenia doliczyć koszty ogólnozakładowe oraz koszty sprzedaży według przyjętego klucza. Kalkulacja ewidencyjna oblicza nam techniczny koszt wytworzenia, a kalkulacja decyzyjna pełny koszt wytworzenia. To wszystkie informacje, które mam Ci do przekazania. Zapraszam Cię teraz do dalszej części kursu.